gdzie jest przekaz? Przekaz jest ukryty w tym, w niektórych obrazach. To jest coś, co po prostu trzeba znać samemu, bo każdy czyta zdjęcie na swój sposób tak naprawdę. To jest bardzo indywidualne podejście do tych zdjęć. To kiedy ktoś na to spojrzy, jedni odbiorą to, drudzy tamto. Na przykład ja przy jednej z serii z Brokatem inspirowałem się muzyką. Po prostu też trzeba na przykład usłyszeć, niektórzy poczują ten klimat, niektórzy nie. I też głównie zdjęcia czarno-białe. Zdjęcia czarno-białe wykonują taką robotę, też po prostu nie skupiałem się na kolorach, tylko bardziej na tym świetle, też nas bardziej nakierowuje i po prostu sami musimy to znać, musimy w sensie odczytać, nie tylko po prostu spojrzeć, że to jest obraz, a także pomyśleć, dlaczego akurat w ten sposób, dlaczego nie inaczej, dlaczego nie, dlaczego pies, może dlaczego nie kot, dlaczego nie człowiek, w ten sposób. A w filmach, takie jakie właśnie ty prezentujesz, zajmujesz się przede wszystkim, zacznijmy od tego, zajmujesz się klipami, etiudami, jakimiś krótszymi formami, czy po prostu na razie eksperymentujesz? Bardzo dużo eksperymentuję i zajmuję się takimi właśnie krótkometrażowymi, znaczy to nie można nazwać krótkometrażowymi, po prostu to są takie klipy, bo bardzo chcę kiedyś robić takie filmy reklamowe, że to nie będzie typowa reklama, tylko to będzie taki bardzo krótki film, który będzie prezentował jakąś reklamę. I właśnie dzisiejszy nowy film przedstawia, jak chcę tam sprzedać bluzę. I właśnie nie wiem, ile osób to odczyta, ale właśnie o to mi chodzi, żeby ta reklama była praktycznie niewidoczna, ale żeby była. I właśnie w tym filmie nowym sprzedaję bluzę, ale to jest po prostu taki produkt gdzieś ukryty. Gdzie tam może być przekaz? Ja go odkryłam. Okej, odkryłam, bo widziałam ten film dzisiaj rano, pierwszy raz. I właśnie tak się zastanawiałam, że Kuba inaczej podszedłeś do tego niż zawsze i mówię, kurczę, że ja tu widzę taką właśnie, powiedzmy, reklamę w tym. I na początku powiedziałam, że to może być reklama deskorolki, bo w sumie od tego się zaczęło, ale to by było zbyt proste. I właśnie tak Kuba mówi, że później mówię, kurczę, to chyba coś jest z odzieżą. Tak mi się po prostu kojarzyło, bo teraz nawet reklamy, teraz nowe, które lecą nawet telewizji, to właśnie często mają taki wymiar i po prostu widziałam to, zauważyłam to. Także myślę, że dla odbiorcy to będzie czytelne. Czym ty się zajmujesz? Tak, bo o tobie wiem najmniej. Czym się zajmuję? Ale w kwestii fotografii. W kwestii fotografii, sztuki audiowizualnej. Głównie się skupiam na portretach, tak już mówiłam. Chociaż często ludzie mylą portrety, że po prostu to jest zdjęcie od pasa dotąd, tak? Czy od ramienia do końca twarzy. Ale to po prostu chodzi o fotografię przedstawiającą człowieka, tak? Człowieka, ale może bardziej nie przedstawiając samego człowieka, tylko jego cechy osobowości, żeby to ukazać. Ktoś spojrzy na moje zdjęcie i już po prostu potrafi coś z niego odczytać. I właśnie mi zależy na tym, żeby to było na tyle, może niewidoczne, ale wykrywalne, żeby po prostu ktoś mógł coś z niego odczytać. Słuchaj Adam, widzieliśmy się tutaj w muzeum dokładnie 3 lata temu. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? Co się zmieniło? Na pewno troszkę podwyższyłem swój poziom i jeden z największych przeskoków to jest przejście na pełną klatkę. Po prostu była ogromna dziura między moim starym 7D a właśnie tym przejściem. No i głównie to, że zwerbowałem ze sobą dwóch członków. Właśnie to są te ważne znajomości. Poznałem też, właśnie na tej wystawie tutaj poznałem Team Photo, także takie wsparcie w kwestii druku. Tacy naprawdę starsi wujkowie, którzy też powiedzą coś, czego ja mogę nie wiedzieć. I głównie właśnie ta znajomość nasza. No i oprócz tego troszkę się bardziej nakierowałem, też znalazłem sobie w końcu studia, bo w liceum byłem troszkę nieukiem i po prostu wtedy te zdjęcia były dla mnie taką deską ratunkową i powiedziałem, że jednak postawię na jedną kartę i wybrałem się do Wrocławia na studia fotograficzne i myślę, że idzie to w dobrym kierunku. A w tej sferze artystycznej? Powiem tak, to jest ta sfera artystyczna, dopiero teraz ją jakby zaczynam, tą sferę, próbuję w to jakoś wskoczyć, wejść. I powiem, że idzie troszkę topornie, ponieważ nie wygląda na artystę, po prostu to są po prostu próby. Ja za dużo robię z takich bardziej obrazkowych, ale to w tej szkole właśnie pokazali mi jednak, że zdjęcie może znaczyć troszkę więcej. Tak na przykład można to pokazać, czy po prostu jest zdjęcie na przykład psa. To jest zdjęcie psa, które jest po prostu umieszczone oddzielnie, jest pokazane samo. Zdjęcie, pies jest zrobiony w schronisku, jest po prostu sam. I po prostu to symboluje samotność. Tak po prostu symbolika. Tam mi pokazali, co tak naprawdę mogło myśleć w zdjęciu. To tak po prostu zaczynam i myślę, że idzie też w dobrym kierunku. Okej, powiedzcie mi, jak wy się właściwie poznaliście? Ja Adama poznałem w liceum. Jakoś po prostu gdzieś wiedziałem, że robi zdjęcia i to była podobna... Ja bardzo dobrze pamiętam. Tak? Tak? Ja bardzo dobrze wiem. Ja nie pamiętam. Ja wstawiłem kiedyś takie jedno zdjęcie, po prostu to było moje pierwsze zdjęcie w HDR-ze. Jak tak. Je zrobiłeś? Kuba, a to był HDR, taki pierwszy nieudany HDR, ale no był to, wstawiłem. A wy jesteście parą? Mylę się czy nie? Nie, to znaczy jesteśmy parą.
I to w sumie to jest dość śmieszna sytuacja, bo w sumie znamy się od czasów gimnazjum i już wtedy powiedzmy, że mieliśmy parę. Później przez kilka lat nie mieliśmy w ogóle ze sobą kontaktu, po prostu się omijaliśmy szerokim łukiem i w chwili, kiedy Adam zauważył, że ja coś tam też tworzę z aparatem, to się jakby zainteresował i w sumie to nas na nowo połączyło. Tak to mogę określić. Nie jesteś zazdrosna, kiedy pracujesz z modelkami? No jest coś takiego, że jednak czasami coś tam mi się gotuje w środku, ale zazwyczaj jestem przy tych sesjach i pomagam Adamowi, także nie no. Czyli pilnujesz go po prostu? Może nie, że pilnuję, po prostu czuwam nad sytuacją. Dyrektor artystyczny. Chyba lepiej bym tego nie nazwała. Minęły chyba 3 lata, od kiedy rozmawialiśmy, ale do dzisiaj nie wiem, co to oznacza cykanko foteczek. Oj, to jest, no to może opowiem. Z tym było tak, że po prostu zacznijmy od Bogdana. Bogdan, to wujek tak zaczął na mnie wołać. Wujek jest taki, że po prostu zawsze każdemu wymyślił jakąś ksywkę. Ja na mojego kuzyna na przykład żaba, nie wiadomo czemu. Na mnie po prostu mówił Bogdan, a cykanko foteczek. Dostałem, może to chyba były urodziny moje i dodawali mi z nami posty na Facebooku i kuzyn po prostu rzucił taki żart. Weź, załóż stronę Bogdan cykanko foteczek i wstawaj tam zdjęcia. Mówię, dobra. Tak, to jeszcze w gimnazjum było to tak niepoważne, tego nie przemyślałem. Tak się strzeliło, że teraz po prostu chętnie bym zmienił tą nazwę, ale myślę, że jednak ją zostawię. Charakterystycznie. Słuchajcie, od jak dawna pracujecie z Adamem i ekipą? Tak właściwie to my z nimi nie pracujemy, a jedynie bierzemy udział w projektach, które oni nam proponują. I myślę, że to jest na zasadzie takiej wspaniałej współpracy, którą razem tworzymy. Powiedzcie mi, jak wspominacie wspólne sesje? Bardzo pozytywnie. Agata, Kuba, jak i Bogdan, Adam są bardzo pozytywnymi człowiekami. Zaprosili nas na sesję z pewną wizją, którą chcieli przedstawić i to się udało na tych zdjęciach, które możemy tutaj oglądać. Jestem bardzo zadowolona z współpracy z nimi. A powiedzcie mi taką rzecz, jak to jest widzieć siebie na zdjęciach już od tej drugiej strony? Jest to coś niesamowitego, bo właściwie widząc siebie po tej stronie kadru, czasem myślę, że ja, jak i zarówno dziewczyny, można siebie nie poznać, ponieważ robią oni tak dobry kawał, takiej dobrej roboty, że jest to coś niesamowitego i same jesteśmy czasem w szoku, patrząc na efekty ich pracy. Ale podobacie się sobie? Znaczy, to jest trudne pytanie. Znaczy, jeśli chodzi o sam sposób ukazania nas na fotografiach i tak dalej, bardzo. Jeśli chodzi o mnie, bardzo. My również jesteśmy bardzo zadowolone, efekty są niesamowite, jak można zauważyć na zdjęciach. Zawdzięczam pewną rzecz Kubie, bo zaczęłam z nim pracować już 2 lata temu i dzięki niemu otworzyłam oczy na pewne rzeczy, a mianowicie na to, że Kuba mnie odkrył. Mogę powiedzieć, że mnie odkrył, bo on zachęcił mnie do tego, żeby zacząć próbować robić zdjęcia, zacząć pracować w modelingu. No i dzięki niemu teraz jestem od 2 lat, nie chcę się chwalić też, ale chcę powiedzieć, że dzięki niemu od 2 lat zajmuję się modelingiem i no jemu to głównie zawdzięczam. Czyli w jakiś sposób odkryłaś sama siebie, otworzyłaś się i teraz zajmujesz się tym amatorsko czy profesjonalnie? No profesjonalnie może jeszcze nie, bo jestem młoda i krótko pracuję, ale jakieś doświadczenie mam, więc no. Chcesz to w życiu robić? Może nie do końca, ale jest to super doświadczenie dla mnie.